Witam, tutaj Rzymianin22. Zapraszam na ważny poradnik, mianowicie dotyczący kwestii, jak utworzyć kopię zapasową naszych ustawień gry. Na początku to jest bardzo przydatna rzecz, ponieważ przy wykonywaniu sprawdzenia spójności plików gry w platformie Steam niektóre pliki powracają nam do pierwotnej wersji. Także jeśli coś tam sobie poustawialiśmy i nie utworzyliśmy własnej konfiguracji, własnych ustawień, no to możemy się z tymi ustawieniami pożegnać i możemy na nowo zaczynać ustawianie gry. Przede wszystkim na początku ścieżka, czyli platforma Steam, następnie folder Steam apps, common, no i nasza gra OMSI 2. Interesują nas dwa foldery. Folder inputs. Tutaj interesuje nas ten plik. Mianowicie w tym pliku zapisywane są nasze ustawienia klawiatury. I tutaj bądźcie pewni, że jeżeli wykonacie sprawdzenie spójności plików w Steamie, to ten plik jest po prostu resetowany, zamieniany na oryginalny. Także ten plik koniecznie kopiujecie i gdzieś zachowujecie. Zwłaszcza jeśli naprawdę pozmienialiście dużo w tych ustawieniach klawiaturowych w grze. I druga rzecz, która nas interesuje, to jest folder Option Presets. Tutaj mamy te ustawienia, to są ustawienia zapisane oryginalnie. Za każdym razem się pojawiają po instalacji gry. Natomiast trzy pliki u góry to są moje ustawienia własne. Jeżeli natomiast nie wykonacie, nie zapiszecie sobie własnej konfiguracji w jakimś takim właśnie pliku, to bądźcie pewni, że gra po każdej spójności przywróci oryginalne podstawowe ustawienia gry. Tylko właśnie takie zapisy własnych ustawień Was ratują. Jednak na wszelki wypadek właśnie te nasze prywatne ustawienia proponuję również skopiować i gdzieś zamieścić właśnie w osobnym folderze, w innym miejscu na dysku twardym. Taki oto krótki, konkretny poradnik. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!